Siemanko, długo się nie widzieliśmy, ale oto jestem ja i oto jest ona. Nowa Husqvarna 2023, model motocrossowy. Po sporej przerwie spowodowanej tutaj różnymi zawiłościami w końcu mamy znowu prezentację, znowu wspólne testy z dziennikarzami tutaj z naszej środkowo-wschodniej Europy. Akurat tym razem jesteśmy w przepięknym Trencinie, w motoparku, gdzie mieliśmy okazję przetestować prawie całą gamę motocrossowych sztuk od Husqvarny. Zmian jest bardzo dużo, bo zarówno dwusuwy, jak i czterosuwy to można powiedzieć zupełnie nowe motocykle. No ale zacznijmy od tego, co rzuca się nam na pierwszym planie, czyli nowy wygląd. Można go kochać, można nienawidzić, ja się do końca nie wypowiadam. Nie wiem, dlaczego Miro zgodził się na ten żółty błotnik z tyłu, no ale już jak się zgodził, to go mamy. Poza tymi kolorami, które są dosyć kontrowersyjne, no to naprawdę reszta jest świetna. Nad tutaj całym bodyworkiem, tak? Czyli nad całą ergonomią. Ergonomia jest podobna jak w poprzednich modelach. Zmieniły się troszeczkę kształt plastików, dzięki czemu mamy tutaj fajny uchwycik. Plastiki są bardzo smukłe. Podobno pracowali nad nimi fabryczni zawodnicy i teamy, więc zaufamy, że tak zdecydowanie było. No i można odnieść takie wrażenie, bo tutaj wystawiając nogi w zakrętach, czy trzymając ten motorek, on naprawdę, nasze kolana, nasze uda, nasze łydki zawsze znajdują miejsce dla siebie. Mamy oczywiście też również nową kanapę, mocowana tym razem z przodu. No nie jeździliśmy w błocie, więc nie wiem, jak to się przełoży na szybkość zdejmowania, ale wierzymy, że to jest na plus. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o taki ogólny wygląd tego motocykla. Najważniejsze zmiany dotknęły oczywiście zarówno silnik, jak i ramy. Zacznijmy od ramy, no bo silniki sobie omówimy w przypadku tutaj oddzielnie dwusuwa i czterosuwa. Więc nowa rama, ale co to znaczy? Geometria jest ta sama, zostały zmienione jedynie pewne elementy. Skupiono się bardzo mocno na główce ramy, poprawiono tutaj raz, że uszczelnienia, wzmocniono ją w tych newralgicznych miejscach. Zresztą jak będziecie mieli okazję popatrzeć sobie na fotki, czy na motocykl już na żywo, bo niedługo on trafi pewnie do dealerów. Tutaj naprawdę widać, że sporo nalanego materiału jest. Zmienione zostało również mocowanie tylnego amortyzatora, dzięki czemu nie przenosi tak mocno, bezpośrednio tak dużo siły na główkę ramy. Dzięki temu motocykl ma się prowadzić dużo, dużo lepiej. Rama została też wzmocniona, jeżeli chodzi tutaj o pracę w poprzek. Mamy sztywniejszą dużo tutaj ją wzdłużnie. No i co ciekawe, we wszystkich czterosuwach mamy tą samą ramę, są te same uchwyty silnika, dzięki czemu na pewno udało im się zejść trochę z kosztów. Czy to przeniesie się na cenę ostateczną? No wątpię, bo na pewno tanio nie będzie, ale myślę, że już teraz, zanim przejdziemy sobie do szczegółów, zdecydowanie warto. Mamy również zmiany w przednim zawieszeniu, doszedł nowy hydrostop, doszedł nowy setting. Również jest zupełnie nowy tylny amortyzator, mimo że jest krótszy, no to skok został zwiększony, więc wpływa to bardzo dobrze na pracę. No i co ciekawe, wszystkie teraz zmiany, no tutaj pozaklejali nam wszystko plastikami, więc nie zobaczycie, ale można to wszystko robić teraz ręką, nie potrzeba żadnych narzędzi, a jak wiecie, ręką najłatwiej jest to zrobić. Nikt tak nie zrobi, jak sami to zrobimy, więc nie będzie z tym problemu. Więc tak jak powiedziałem, przedni widelec nowy, tylny amortyzator nowy. Aha, jeszcze jest zmiana w preloadzie. Możemy go teraz zdjąć bez rozbierania amortyzatora, bez zdejmowania sprężyny, co też myślę, że bardzo nam ułatwi pracę przy nim. No i to tyle, jeżeli chodzi o nadwozie. Wiadomo, hamulce dalej. Są to kozaki, bo od Brembo, sprzęgło od Brembo, także też petarda. Koła nie pogięły się dzisiaj podczas testów, a dużo było niedolotów, także też myślę, że petarda. Więc zostało nam omówić creme de la creme, czyli silniki. Nowe czterosuwy, jak widzicie, na pewno już tutaj zwróciliście uwagę, że ten silnik jest troszeczkę poprzestawiany. No i co najważniejsze, czterosuwy dostały quick shifter. W motocrossie tego jeszcze nie było, także naprawdę zupełna nowość. Od drugiego do piątego biegu, jeżeli on jest dobrze zaprogramowany, pamiętajcie o tym, odbierając nowe motocykle, żeby to sprawdzić. Możemy jechać
bez odpuszczania gazu, znaczy bez odpuszczania gazu, bez naciskania sprzęgła, ładujemy biegi. Komputer nam sam na setną sekundy odcina zapąd, żeby te biegi nam weszły jak masełko. W dół oczywiście ładujemy ze sprzęgiełkiem. Fajna zmiana, ja tak nie do końca mogłem się z tym odnaleźć, bo bardzo dziurawy tor i jak próbowałem to robić, to się oczywiście kończyło jakimś tam whisky throttle, ale zdecydowanie to działa. Myślę, że jeszcze to dopracują w kolejnych latach i wtedy już w ogóle będzie petarda. Więc ten quickshifter bardzo, bardzo fajnie działa. Wszystkie silniki zostały troszeczkę przeprojektowane tak, żeby było łatwiejsze do włożenia w ramę. Są troszeczkę, że tak powiem, wydłużone do góry i obrócone w stronę ramy, czyli można powiedzieć, że wyprostowane o 2 stopnie do góry. To chyba jest ta największa zmiana w czterosuwowym silniku. Dzięki temu on jest taki bardziej kompatybilny. Będzie nam łatwiej też na przykład, jakbyście chcieli sobie robić jakiegoś swapa, tak? To teraz bez problemu. Wyciągamy 450, wkładamy 250 i mamy gotowy silnik na kolejne zawody. Dwie mapy oczywiście zapłonowe, sterowane z tutaj pozycji kciuka. Możemy włączyć też kontrolę trakcji, oczywiście elektryczny rozrusznik. Wszystkie czterosuwy mają te same chłodnice, to też myślę, że jest bardzo fajną sprawą. Dwusuwy również dostały te same chłodnice co czterosuwy, to też nam ułatwia, że jak w razie czego w przyszłych latach, jak będzie nam potrzebna, używana, no to wiadomo, rynek zbytowy ten się zwiększa. Aha, no i bardzo ważna rzecz jeszcze, wracając tak na chwilkę na szybko do ramy, podnóżki. Większe, dłuższe i bardziej zakrzywione, czyli tak jak lubimy. Dzięki temu kolana praktycznie same ściskają motocykl, o czym przekonałem się dzisiaj nieraz, bo po takiej przerwie od motocrossu, no to ręce szybko puchły, no i cały czas trzeba było naduszać motorek kolanami, więc bardzo, bardzo fajne. Mirowi nie chciało się pójść po czterosuwa, znaczy po dwusuwa, więc opowiemy na przykładzie czterosuwa nasze zmiany też w dwusuwach. Bo co ciekawe, mamy teraz zupełnie nowy silnik, jest dołożony wałek nowy wyrównoważający, jest elektroniczny zawór wydechowy, naprawdę dużo, dużo zmian. Setunia dostała elektryczny rozrusznik, więc to jest po prostu malina. Nie ma tam nawet miejsca na kopniak, więc zapomnijcie, w końcu wchodzimy w XXI wiek i mamy wszystko tak, jak już być powinno. Jeżeli chodzi o same wrażenia z jazdy dwusuwami, no to mógłbym powiedzieć, że są bardzo, bardzo dziwne, bo ten motocykl teraz piekielnie liniowo oddaje moc. Nie ma tego uderzenia dwusuwowego, które tak znamy, no i w sumie też kochamy, więc no niektórzy będą zawiedzieni, że ten motorek teraz tak jedzie płynniutko, ale trzeba z tym zacząć żyć, tak w tą stronę idzie świat, więc tak to teraz będzie wyglądało. Myślę, że dzięki temu te dwusuwy będą jeszcze bardziej w stanie rywalizować z czterosuwami. Wszyscy tutaj tak wspólnie stwierdziliśmy, że jak TPI się wydawało, że jest trzysuwem, no to nie. Ten nowy wtrysk paliwa sprawił właśnie w połączeniu z tym nowym zaworem mocy sterowanym elektronicznie, że to jest prawdziwy trzysuw. Ta moc jest oddawana bardzo podobnie do czterosuwa, także no najlepiej będzie jak sami to sprawdzicie, no bo każdy będzie miał inne odczucia. Misetą się jeździło wspaniale, żeby brzydko nie mówić, na mocnej mapie szła przynajmniej jak 150. Nie trzeba było dużo wachlować sprzęgłem, biegami, także petarda. Jeżeli chodzi o ćwiartkę, to też bardzo fajny motorek, szczególnie jak były siły. Wtedy można było się nim bawić, naprawdę nie było czuć tego takiego klasycznego dwusuwowego oddawania mocy, które pamiętamy z gaśników, czy jeszcze nawet z TPI-ków. Teraz jest to wszystko mega, mega płynnie. Tak właśnie się zastanawiałem w pewnym momencie, czy mimo tej długiej przerwy, te doświadczenie, które zbieram na innych motocyklach, sprawia, że mi się jeździ coraz lepiej, czy to faktycznie te motocykle są o tyle lepsze, że zaczynam czuć się jak dobry zawodnik i czasami uda mi się zrobić jakiegoś fajnego skoka, czy nawet tam delikatnie motorek w powietrzu złamać. Myślę, że jednak to zasługa jest
tych sprzętów, a nie rajdera, no bo po roku przerwy od motocrossu, przyjeżdżając na ten tor z takimi szalonymi skokami, no to czego można byłoby się spodziewać? A jednak te motorki naprawdę pomagają, więc myślę, że każdy, przede wszystkim zawodnicy, docenią te zmiany, no bo oni będą czuć to wszystko bardzo dokładnie. Jeżeli się zastanawiacie, czy warto przeskakiwać na nowe modele, to myślę, że nie ma co się zastanawiać. Szukajcie kupców na swoje nerki. Podobno można je nawet zastawiać teraz. No i za niemałe pieniądze, ale zdecydowanie warte tego, można nabyć taką chustkę u swoich dealerów. Także na szybko to byłoby tyle. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w Świecie Motocykli, na stronie internetowej, w gazecie, no i na naszym YouTubie, gdzie są i onboardy, i jakieś różne materiały. Wpadajcie na naszego Facebooka. To mówiłem ja, Eliasz Davidson. Pozdro 600.